Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras i to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Minecraft i takiego luźniejszego grania i gadania. I powiem wam tak, że wpadłem na pomysł zrobienia innej trochę serii niż Mafia 2, a mianowicie chcę zrobić serię An Epic. Widziałem ją u Ragnaroka i Wązia i bardzo mi się spodobała. Nie powiem, że nie zrobię tej serii na kanale. I co wy o tym myślicie? Takiej króciutkiej serii. To jest taka jedna sprawa i teraz odpowiedź na komentarz pod ostatnim filmem, jaki zauważyłem, jest to mrocznego, że Minecraft na urodziny. No zobacz, jak trafiłem. Nawet się nie spodziewałem, że mi się tak uda trafić. I co? Na pewno się zapytacie, dlaczego stawiam te płotki wyżej, ponieważ grałem ostatnio na moim świecie innym. Owce uciekały mi z tej zagrody, więc wpadłem na taki pomysł, że zrobię sobie takie płotki trochę podwyższone. Mam nadzieję, że żadna mi teraz nie ucieknie. Okej, to na razie na tyle. Jeszcze zrobię sobie dodatkowe drzwi. I więc tak, odnośnie skończyłem renderować odcinki z Medievala dwójki kampanii amerykańskiej i powiem wam także bardzo średnio odcinków mi wyszło, to gdzieś tak 12, czyli taka króciutka seria. Zaraz zabiorę się za renderowanie, no co jest, za renderowanie Intrusion 2, które nagrywałem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Gra bardzo przyjemna. Myślałem nad zrobieniem jedynki, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Okej, nice. I może będę nagrywał sobie Metal Slug'a tak przy okazji, ale nie wiem, czy to jeszcze ukaże się u mnie na kanale. Tutaj podwyższymy jeszcze. Liczę jeszcze takiego ludziska miałem wam do zaoferowania. A słuchajcie, może teraz wam opowiem o innym moim pomyśle. O, widzę, że jeszcze to dziadostwo nie wyrosło. A mianowicie o otwarciu nowego kanału. Ja już to kiedyś wam trąbiłem. Powiem wam, jakie miałem w ogóle pomysły na kanały, bo tego było u mnie masa. Tylko że z reguły kończyło się, że miałem albo nie miałem, albo miałem kijowy sprzęt do nagrywania. I powiem wam tak, jeden z moich pomysłów, który jest na YouTube i który zauważyłem, nikomu o tym nie mówiłem pomyśle, ponieważ nie było to sensu, jak już jest zaraz, że Maras chciał zrobić taki sam pomysł albo coś na tej zasadzie. Jest taki kanał jak Tube Riders od Adbustera i Seifana. Miałem taki idealny pomysł na zrobienie tego. Tylko że nie wypaliło mi to, ponieważ nie miałem sprzętu, kamery i tak dalej, i tak dalej. No i pomysł trafił do kosza. Ale nie powiem, chłopaki nieźle się starają. Robią profesjonalne, takie fajne zagrajmy. Zagrajmy, jest, Maras. Takie fajne podróżowanie, które mi się spodobało. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ich filmów. I tak co ludziska, ja myślałem właśnie nad takim samym pomysłem. Tylko że no nie wypaliło, bo brak kamery, tym razem jeszcze czasu, żeby to zrobić. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas sobie pozwolę zrobić taki materiał właśnie z jakiegoś tam zwiedzania ekstremalnego na moim kanale. Nie będę specjalnie zakładał drugiego kanału, bo to nie będzie miało sensu. Ale nie powiem. Seria taka króciutka, luźniejsza, coś takie na tej zasadzie, co są prowadzone u mnie vlogi. Mam nadzieję, że przyjmie się u was i nie będzie żadnych
takich niejasności, że co Maras robi. Kolejny kanał, jaki miałem pomysł na otwarcie, było zrobienie z... Chciałem was zaprosić do swojego warsztatu, ale niestety teraz za bardzo czasu na to nie mam i to by było związane z, stricte z moją pracą ślusarską, czyli takie... raczej taki kanał był nastawiony na... hobbystycznie. Nie wiem, jakby się to przyjęło na YouTube. Po prostu coś kręci na zasadzie jakiegoś odcinka stricte takiego telewizyjnego. I mam nadzieję, że to by się tak w miarę przyjęło. Nie wiem, na czym by polegał kanał? Słuchajcie, kanał by polegał na tym, że po prostu w jednym odcinku biorę sobie jakiś cel, na przykład budowę, nie wiem, obrabiarki CNC, jakieś mebli, coś na tej zasadzie. I chciałem to władować na YouTube i zobaczyć, jak to się przyjmie. Oczywiście, by odcinek był prowadzony tak w formie, jak mówiłem, programowej, czyli biorę sobie coś za cel, jakąś budowę i później w trakcie budowy bym pokazał etapy projektowania, potem kupowania, następnie jakoś bym rzucił ciekawostkę z zagadnienia technicznego, a jeszcze później bym zrobił, pokazał cały obraz budowy i finalną, końcową wersję. I jak to się mniej więcej sprawuje. A więc co, ludzisko, o tym myślicie? No, otwarcie takiego nowego kanału. Bo akurat tego na YouTube jest bardzo mało, jak zauważyłem. I mogło to wyjść by bardzo interesująco dla niektórych widzów, którzy narzekają, że są tylko takie anglojęzyczne kanały. Tego aktualnie na YouTube nie ma. Tak więc, no, myślę, że zrobiłem takiego czegoś. Co jeszcze? Miałem taki kanał jeszcze na oku, w sumie dwa kanały. Kiedyś budowałem sobie replikę Lotusa w moim warsztacie, no i niestety nie miałem funduszy na to, żeby to dalej prowadzić. I musiałem przerwać projekt, oczywiście ramę całą z podzespołami sprzedałem, ale powiem wam, że już byłem na takim etapie, że silnik został zamontowany w ramie i to jeździło. Tylko potem zabrakło mi czasu na same te wykończeniowe, znaczy mi chodzi, nie chciało mi się za bardzo robić karoserii od tego auta. Ja znam sposoby modelowania karoserii i musiałem to niestety przerwać. No i wyszło jak wyszło, ludziska. I myślałem wrócić do tego na nowo i otworzyć taki kanał jak no, budowa takiego lotusika, takiej repliki. Ja pamiętam, że takie coś było podobne, taki film na Discovery, jak ktoś właśnie budował taką replikę. Tylko nie pamiętam, jak się ten program nazywał, chyba Budowa Legendy, czy jakoś tak. Pamiętam, że to taki sympatyczny weterynarz to prowadził, możecie ze mnie śmiać, ale jak sprawdzicie, to naprawdę mi uwierzycie, że takie coś miało miejsce na YouTube, znaczy YouTube, znaczy w telewizji naszej. I tak właśnie myślałem, czy takie coś nie zrobić. Co wy o tym myślicie? Znaczy pomysł by wydawał mi się bardzo dobry i taki w miarę ogarnięty na YouTubie, bo wiem, jakby do tego podejść, ale uwierzcie mi, odcinki by się nie pokazywały zbyt często z takich kanałów jak raz góra, dwa razy w tygodniu, bo na to bym potrzebował czasu, a niestety, jak wiecie, pracuję. No i wychodzi o to, jakby wychodziło, czyli raz w tygodniu jeden odcinek. Ja sobie założył jakiś cel, na przykład w soboty i z jednego kanału i z drugiego w niedzielę. Oczywiście bym nie podrzucał mojego pierwszego, tego obecnego kanału z Zagrajmy, ponieważ się przy tym relaksuję i odprężam. Przy okazji wy macie fan z oglądania, albo jak dreryja czasami. No, tutaj coś sfailiłem.
I tak by to mniej więcej wyglądało. Jeszcze myślałem nad jednym kanałem, ale to już takim też stricte hobbystycznym. Ja ludziska czasami lubię sobie wziąć aparat do łapy i iść gdzieś i robić sobie pstryka zdjęcia i taki typowo hobbystyczna obróbka zdjęć, ciekawe ujęcia, jak to zrobić. Także by odcinki z klejenia materiałów. Nie wiem, jakby wam to opisać. Na przykład cały proces obróbki jakiegoś materiału filmowego lub zdjęcia. Też to by mogło wyglądać dosyć interesująco. Taki making of jakiegoś odcinka. Jak ja to obrabiam, jakby można było materiał nasz uwydatnić, żeby był bardziej atrakcyjny dla widza. W sumie to by nie byłby problem zrobienia z tej mojej kamerki takich prostych ujęć i na pewno bym na kanale pokazał, jak kręcić profesjonalne vlogi. Ja wiem, ludziska, jak się do tego zabrać, bo ostatnio kombinowałem na ten sposób i powiem wam, że jako taki materiał mi świetnie wyszedł, bo wiem, jakie oświetlenie zastosować, tylko po prostu ja zawsze mówiłem, że nie mam odpowiedniego światła. Zgadza się, ale po prostu jeśli nie chcecie mieć, teraz oddam wam przykład, jeśli nie macie odpowiedniego światła, ja wam polecam kupić sobie świetlówki halogeny, bo one mają światło naturalne białe i tylko jest problem właśnie gapienia się w nie, żebyście mogli tak sobie zobaczyć i porównać. Jeśli macie jakąś kamerę i ciemne pomieszczenie i wasza kamera nagrywa tak jak moja, taki pomarańczowy obraz się robi, to ja wam polecam, żebyście sobie jakiś halogenik postawili przed twarzą i nakręcili sobie jakiś tam chwilowy odcinek, bo to jest naprawdę bardzo męczące patrzenie się w takie w ostre światło. Także albo kupili sobie jakąś tam świetlóweczkę i zobaczyli. Świetlówka nie jest droga, jest dosyć, jakby wam powiedzieć, energooszczędna, bo naprawdę ładne światło idzie dostać ze świetlówki przy 40 watach. Okej, tutaj sobie trochę to posadzę. Także ja wam polecam, żebyście sobie sami to sprawdzili, bo naprawdę efekt jest bardzo ładny i ja wam polecam, żebyście to sobie sprawdzili. Mam też pomysł na budowę greenboxa albo blueboxa od takich naprawdę błahych i tanich pomysłów, bo możecie sobie kupić. Wszyscy mówią, a nie mam odpowiedniego materiału. Słuchajcie, nie macie odpowiedniego materiału i chcecie na przykład za swoją twarzą zrobić jakiś greenboxa, to ja wam proponuję dwa rozwiązania. Albo kupicie sobie takie niebieskie prześcieradło, znaczy zielone, lub po prostu na swoim miejscu, gdzie chcecie tworzyć wasze filmy, to proponuję wam także pomalować ścianę na zielono kilkoma warstwami, żeby to ładnie wyglądało. I powiem wam, że efekt będziecie mieć naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny. I co jeszcze? Greenboxa tak samo możecie sobie zrobić. Ja wam gorąco polecam, takie niektóre tipy bym wam dawał co jakiś czas. Jeśli wam się to spodoba, możecie dać mi znać. Wtedy może coś wymyślę. Jeśli wam się to podoba, taki mój pomysł, oczywiście możecie to skomentować, co wy o tym sądzicie. Okej, nigdzie nie mogę nasionek teraz jeszcze dostać. Chciałbym sobie trochę posadzić, żeby to szybciej się rosło, bynajmniej. Okej, starczy tyle.
O, nawet 5 nasionek, super. Dobra, nie sobie tutaj to rośnie. Mam nadzieję, że już za następnym odcinku już będę mógł sobie te owce przyprowadzić do tej zagrody. Chciałbym zniszczyć już te konstrukcje po lesie, żeby było już czysty teren pod budowę. Ok, no i tak ludziska, w tym odcinku to tyle. Widzę, że odcinki takie z Minecrafta i moje luźniejsze gadanie się przyjmuje i oczywiście jakoś tam małą budowę robimy. To mnie bardzo cieszy. W sumie to bym mógł zniszczyć. Ok, to zanim wyrośnie też trochę potrwa, może tutaj gdzieś sobie skoczymy na jedno drzewko. Cicho, owca. I tak więc ludziska, no co ja mogę wam powiedzieć jeszcze. Właśnie jeszcze wracając do tej budowy tego Lotusa, na pewno bym prowadził jeszcze jeden projekt z budowy innego auta offroadowego i może, nie wiem, teraz mi ktoś narzuci, że taki sam pomysł jak Adbustera, czyli zostać jak Colin McRae. Czyli no to było dosyć interesujące. Nie powiem, jakie auto offroadowe i offroadowe imprezy, jakbym wam pokazywał, no ale po prostu to jest tak. Po pierwsze czas, po drugie pieniądze, a po trzecie praca. No jakbym, nie wiem, teraz może temat taki kontrowersyjny, jakbym zarabiał na YouTubie, to wtedy może bym sobie pozwolił na takie coś, na taki wypad offroadowy. Ale no nie wiem, jakby to wyjdzie, bo ja na YouTubie chyba zarabiać nigdy nie będę. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. To dopiero z czasem się dowiem. Oj, tutaj swaliłem. Tak więc, no co wy ludziska myślicie o takich pomysłach? Na pewno mi się podoba ten kanał Tube Riders i ja was gorąco zachęcam do subskrybowania go, bo bardzo interesujący i ciekawy. Dobra ludziska, to na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że już dzisiaj sobie tak poleciliśmy troszeczkę z budową. Przydałoby się trochę wągla poszukać w następnym odcinku. O, tutaj z failiem, tu muszę to zniszczyć. Żeby trochę oświecić sobie tutaj teren i kolejną część budowy. Dobra ludziska, tak więc co, ja byłem Aras, to było takie luźniejsze granie i gadanie z Minecraftem w tle. I co, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!